No i co tam, stęskniliście się troszkę za tą norą, za tym takim widokiem? Ostatnio wrzucaliśmy trochę backstage'ów tutaj, ale no ileż można wrzucać, cały czas praca i praca. Tak więc dzisiaj troszkę porozmawiamy o... Siemaneczko moje mordeczki, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać właśnie o tej kamerze, która tutaj leży. Jest to Sony FX3, tak jak tutaj teraz widzicie. Wcześniej robiłem filmik na temat tej kamery, ale dzisiaj mi się wydaje, że mogę troszkę już więcej się wypowiedzieć na jej temat, powiedzieć, jakie ma ta kamera wady, jakie ma zalety. Tak więc zaczynamy. No a spokojnie porozmawiamy sobie o rzeczach, które mnie denerwują tutaj i które tak naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Aktualnie jestem po 6 ślubach, jeśli chodzi o nagrywanie tą kamerą, po 4 zleceniach, jeśli chodzi o reklamę, no i masa różnych takich spokojniejszych rzeczy, realizacji, które robiłem właśnie tą kamerą. Też robiłem zdjęcia, co jest dziwne, ale naprawdę miło mnie to zaskoczyło, co ta kamera potrafiła pstryknąć. I powiem wam, dlaczego nadal jestem zadowolony, że kupiłem tą kamerę, ale troszkę ubolewam, że znowu nie kupiłem S-ki trójki. Jeśli chodzi o ten wyświetlacz, który tutaj mamy, no to jest według mnie trochę lepszy od A7 trójki. Nie zauważyłem osobiście jakiejś większej różnicy. No ale mi się wydaje, że jest ciutkę jednak jaśniejszy. Pierwszą rzeczą bardzo ważną dla mnie i właściwie to jest jedna z takich rzeczy, która przeważyła, że kupiłem właśnie tą kamerę, to jest to, że jak naciśniecie nagrywanie, to świecą się te wszystkie kontrolki, które tutaj teraz widzicie, razem z tą tutaj od przodu. Dlaczego mi na tym tak bardzo zależało? Jeżeli nagrywacie często solo, jeżeli nie macie kogoś do pomocy, często nagrywamy jakieś wywiady, mamy jedną kamerę główną, drugą na statywie lub tańcujemy po prostu z gimbalem dookoła. Nie mamy wtedy czasu, żeby podbiec do kamery, zobaczyć, co się z nią dzieje. Ta malutka dioda jest tak ważna w takim momencie, wiemy, że wtedy ta kamera nagrywa. Naprawdę, nie musicie podbiegać do ekraniku, wiecie, że się świeci, wiecie, że się wszystko nagrywa, jest wszystko w porządku, robicie dalej swoją robotę drugą kamerą. Dlatego to jest dla mnie bardzo ważne. Kolejną rzeczą, która według wielu osób była wadą, to jest właśnie ten joystick tutaj. Tak jak tutaj teraz widzicie, ten w tym miejscu, u wielu recenzentów widziałem, że oni narzekali, że ja, dlaczego w tym miejscu, że to przecież przeszkadza, że tutaj było wygodniej. Ostatnio sam się jakby podczas nagrywania naciąłem na to, że to nie jest głupie miejsce, ponieważ jak nagrywamy z łapy, to przeważnie mamy w ten sposób rękę ustawioną, takie coś. Jeżeli naciskamy guzik nagrywania, nie będę nagrywał. Jeżeli ustawiamy guzik nagrywania, naciskamy, to ten kciuk dalej tutaj jest. Jeżeli ustawiamy sobie ostrość na przykład ręcznie tutaj właśnie tym joystickiem, to mamy dosłownie obok rekorda właśnie ten joystick i naprawdę jest to wygodne. Wolę mieć naprawdę tutaj ten joystick niż tutaj w tym miejscu, ponieważ musiałbym tańcować tak o, w ten sposób i jednak ten ruch będzie widać, jak tą rękę przemieszczę. Dlatego tu jak naciśniemy, obok mamy joystick, to naprawdę robi to mega dużą robotę. Na początku jak oglądałem recenzję, no to też mnie to dziwiło, dlaczego w tym miejscu, że po co tutaj to dali. No i tak naprawdę to było bardzo mocno przemyślane. Tak więc super. Dla mnie to jest bardzo pozytywna rzecz, że w tym miejscu właśnie to jest. Do tej pory nie mogę się przyzwyczaić, że tutaj mamy odpalanie tej kamerki. Tak jak tutaj teraz widzicie, tutaj macie od boku przełącznik. Uruchamiacie tą kamerę, no i chodzi. W A7 trójce miałem zwyczajnie tutaj z przodu przełączniki, często po prostu tutaj do tej pory naciskam, żeby po prostu tą kamerę włączyć, wyłączyć. Jeszcze nie odkryłem, ponieważ czasu nie miałem, aby przestawić sobie te pokrętła tutaj, które mamy od przysłony, ISO i tak dalej, co mnie troszkę tak no męczy, ponieważ mam odwrotnie to wszystko względem na przykład A7 trójki. To jest troszkę bolące, ale już się powoli do tego przyzwyczajam. Jeśli chodzi o te wszystkie guziki, o to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest naprawdę takie jedynkowe, czyli jak naciśniecie, to czujecie, że coś tam się wydarzyło, że coś tam się kliknęło. Tak więc no, jeżeli chodzi o naciskanie guzików jakichkolwiek tutaj, no to naprawdę no, robią robotę. Widać, że to jest naprawdę solidnie zrobione. Kolejną pozytywną rzeczą, o której też nikt nie wspomina, ponieważ każdy z nas, kto miał A7 trójkę, S-kę i inne tego typu właśnie aparaty, którymi nagrywaliście filmy, no to każdy dobrze wie, że tu się wycierają tamte kamery na wszystkich rogach i tak dalej. Tutaj zrobili właśnie tą strukturę taką, tak tą kamerę ogarnęli, że ona jest taka jakby chropowata, że to się po prostu nie będzie ścierało i naprawdę będzie to estetycznie wyglądało.
Na początku byłem taki średnio nastawiony do tego srebrnego koloru, ale jak tą kamerę wypakowałem, no to naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Teraz już tak przejdziemy troszkę do takich wewnętrznych tych rzeczy, które ta kamera ma. No to jest autofokus. Powiem wam, że na tyle zleceń, co teraz nagrałem, no to ani razu mnie ten autofokus, no, nie zawiódł. Cały czas mam odpalone śledzenie oka. Nawet w ten sposób, jak ktoś się odwróci bokiem, to i tak to oko jeszcze trzyma na dosyć długi dystans. Jak wielu z was wie, jak się filtr szary zakręci, no to A7K3 jeszcze w dodatku weslogu, no to po prostu bzikowała, cały czas jakieś problemy były, że lepiej było kręcić po prostu, no, ręcznie tym pierścieniem. Tutaj nie ma w ogóle problemu, naprawdę wszystko to, co potrzebowałem, jest w ostrości. Całkowicie przestałem używać manuala. No wiadomo, są takie momenty, gdzie po prostu no, kamera nie przewidzi tego, co planujemy przez jakiś obiekt i tak dalej i nam po prostu przejedzie na ten obiekt. Ale no, jeśli chodzi o nagrywanie jakichś wywiadów i tak dalej, no to naprawdę, no masakra, nie? No mistrzostwo świata tutaj. No genialnie to naprawdę działa. Tak więc no, śmiało możecie zaufać. Jeżeli nagrywacie śluby, jeżeli nagrywacie takie eventy, gdzie nie musicie ostrzyć ręcznie, to jest naprawdę zarąbisty sprzęt, jeśli chodzi o taką opcję run and gun, czyli po prostu bierzecie to, nagrywacie i lecicie. Stabilizacja na tyle nam tutaj pozwala, że możecie chodzić z tą kamerą i macie wystabilizowany obraz. Wiadomo, to nie będzie to co gimbal, bo gimbala dalej będziecie używać, jeżeli potrzebujecie takich ujęć, przynajmniej ja potrzebuję, ale jeżeli się postaracie, jeżeli dobrze chwycicie tą kamerę, jeżeli potraficie tak się poruszać, że to nie będzie tak jakby dyngotało, to naprawdę płynnie wszystko będzie chodziło. Macie tutaj dwa tryby stabilizacji. To jest jeden standardowy, czyli matrycą. Jest jeszcze jeden taki dodatkowy, gdzie macie 1,1 kropa i taką dodatkową stabilizację macie jeszcze elektroniczną tutaj właśnie w tej kamerze. Bardzo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o pliki z tej kamery, to powiem wam, że tak naprawdę jeśli chodzi o komputer, to nie zauważyłem jakiejś większej różnicy, jeśli chodzi o montaż filmu, ponieważ no, kodeki, które tutaj wpakowali, bez problemu śmigają na moim komputerze. Tak samo chodzą właściwie jak za 7K3 w 4K, tak samo tutaj 4K w 50 klatkach, w 10 bitach śmiga. Nie ma większych problemów. Jeśli chodzi o właśnie te wszystkie opcje, co macie do wyboru, no to ja nagrywam w 200 megabitach, 4K, 50 klatek, 422. Jeśli chodzi o ISO, właśnie w tej kamerze, to ja tylko dwóch wartości się trzymam. Natywnych, bo nagrywam weslogu trójce i tymi natywnymi ISO to są 640, wtedy mamy najmniejsze szumy i 12800 i staram się na przykład nie przekraczać tych 3000 ISO i tak dalej, ponieważ wolę założyć filtr szary i nim sobie regulować tą jasność. Przy ISO 12800 naprawdę jest obraz idealny. Nie ma w ogóle szumów, macie dosłownie tak, jakbyście od zera jechali na przykład za 7K3. Ostatnio nagrywaliśmy ślub, gdzie podkręciłem to ISO na coś około 64000, tak jak tutaj teraz widzicie przebitkę, no i zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. No, przekroczyłem ISO 150000, tak jak tutaj teraz widzicie, no i to jest to, za co uwielbiam właśnie tą kamerę, że naprawdę daje bardzo dużo możliwości. Kiedyś bardzo hejtowałem ten ekranik taki odchylany. Właściwie do tej pory hejtuję, bo ja wolę taki odsuwany od dołu. Jeżeli zajmujecie się filmowaniem, no to dużo osób z was wie, jakie konsekwencje może nieść właśnie taki ekranik. Lekko zahaczycie, no i po prostu no, można go wyrwać. Według mnie lepszy był ekranik jak taki odchylany od dołu i ewentualnie do góry. Wiadomo, vlogerzy i tak dalej, influencerzy, no to wiadomo, ustawiacie sobie w ten sposób, no i siebie widzicie. No to nie do końca jest taki sprzęt właśnie do takich zastosowań. Kolejną rzeczą, która mi miło zaskoczyła, ponieważ spodziewałem się, że będę musiał wymienić, no to jest to, że karty, których ja używam, no to są właśnie te SanDiski. Tak jak tutaj teraz widzicie, ta karta śmiało obsługuje 4K 50 klatek w 10 bitach, 422 w 200 megabitach, jeśli chodzi o zapis danych. Tak więc no, więcej mi nie potrzeba, ale na pewno będę chciał dokupić karty, bo cholernie mnie ciekawi to Full HD 240 klatek. Czasami też jednak się przyda te 100 klatek, jeśli chodzi o właśnie 4K. Jeśli chodzi o kamerę, no to każdy z was wie, że ta kamera posiada to właśnie złącze tutaj, co teraz widzicie. Tak szybko to się montuje, jak właśnie to teraz zamontowałem. Tak szybko też się to demontuje. Jeśli chodzi o pozytywne rzeczy właśnie tej rączki, ja tutaj sobie dodrukowałem taką przedłużkę. Brakowało tej końcówki takiej, żeby to tak solidnie trzymać.
Jeśli chodzi o tą rączkę, to ona naprawdę jest solidnie zrobiona. Jest metalowa w środku, bo widziałem na internecie, że gościowi połamali tą rączkę. Macie tutaj włącznik. Włączamy, wyłączamy dźwięk właśnie z tej góry tutaj. Ale jeżeli macie wyłączone, to tutaj wam nie nagrywa w kamerze wtedy w ogóle dźwięku. Tak więc no lepiej to całkowicie sobie ściągnąć. Dodatkowo macie wybór, z jakich gniazd ma korzystać właśnie ta kamera. No i jeśli chodzi o te gniazda, no to wiadomo, macie na tego małego jacka i macie po prostu na dwa duże XLR-y. Bardzo fajne, ponieważ no ja nie korzystam jeszcze z XLR-ów, no bo zwyczajnie nie miałem do czego ich zamontować. Teraz mam po prostu dwa gniazda, no i po prostu czekam teraz, aż mi przyjdzie paczka z kabelkami. Jeśli będę miał te dwa kabelki, no to jeden kabel montuję do tego mikrofonu, który nas teraz właśnie nagrywa, do Rode VideoMic'a, którego puszczę sobie tutaj od przodu, a drugi gniazdo podłączę sobie właśnie w tym miejscu lub tutaj gdzieś, zobaczymy, do mikroportu. I to jest fajna sprawa, że nie potrzebujecie mieć rejestratora dźwięku osobno, tylko montujecie sobie tutaj odbiornik audio i jednocześnie nagrywacie na czterech ścieżkach dźwięk z mikrofonu kierunkowego, no i dodatkowo jeszcze macie mikroport i wybieracie sobie, które wtedy wolicie. No i wiadomo, jeżeli jesteście sami, samodzielnie nagrywacie filmy, każdy z was, którzy już więcej nagrywają te filmy, dobrze wiedzą, że czasami te mikroporty potrafią się wykrzaczyć. Gdzieś ktoś się odwróci ciałem, zasłoni ten mikroport, coś tam rozmawia, no i harczy, trzeszczy i tak dalej. Macie wtedy zapas z kierunkowego, wiadomo, będzie jak jest. Jeżeli blisko staniecie, no to będzie naprawdę fajnie, jeżeli daleko, no to będzie akceptowalne, ale będzie to lepsze niż jakbyście nagrywali dźwięk z kamery. Dużo osób nie mówi o tym, ale tutaj macie dwa mikrofony, jeśli chodzi o tą kamerę, tak więc bez tego adaptera, bez tej góry, ta kamera też nagrywa dźwięk. Jeśli chodzi o tą rączkę, no to tutaj właśnie całe sterowanie, no to jest bajka. Możecie sobie przestawić wszystkie parametry. Rzecz, która mi się bardzo spodobała w tej kamerze, która naprawdę spowodowała to, że zacząłem używać ekranu dotykowego, to jest to punktowe takie śledzenie jakby ostrości. Jeśli chodzi o A7 III, no to wiecie, jak ta ostrość przeskakuje. Klas, 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 albo taki szybki przejazd tej ostrości, albo po prostu to wyglądało tak sztucznie. Jeśli chodzi o autofokus w tej kamerze, jeśli chodzi o ten przejazd taki z punktu A do punktu B, no to naprawdę zrobił na mnie wrażenie, bo to wygląda, jakby ktoś follow focusem wam płynnie przejeżdżał właśnie z tego punktu jednego do drugiego. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i wiadomo, autofocus w A7 III, no to takie przeskoki śmieszne robił, no i to nie wyglądało tak fajnie. Jeśli chodzi o temperaturę, no to wiadomo, macie tutaj wentylator, macie tutaj, wciąga wam to powietrze, tutaj wam wypuszcza to powietrze. Na początku trochę dziwnie śmierdziała ta kamera, bo śmierdziała taką spaloną elektroniką, ale no, ale chyba i przeszło. Jeśli chodzi o przegrzewanie, no to ani razu nie czułem w ogóle, żeby była troszkę ciepła. Znam osoby, którym się przegrzały te fiksy, ale to było spowodowane tym, że zasłoniły sobie płytką tą mocującą. W ten sposób właśnie ten wiew cały tutaj, jak widzicie teraz, tak, takie coś zasłonili. Bo tutaj jest w ogóle, o tak, troszkę nieprzemyślane to co odwalili. No ale no, tak jak mówię, mi ani razu się nie przegrzała. Bardzo cichutko chodzi ten wentylator, jego praktycznie nie słychać, jeśli jest włączony. Znam osoby, którym się A7S-ki przegrzewały, dlatego no, to był powód, dla którego kupiłem właśnie tą kamerę zamiast S-ki. Ponieważ muszę mieć sprzęt taki w 100% profesjonalny właśnie do tego, co ja potrzebuję. I nie mogę sobie pozwolić na takie sytuacje, że powiem jakimś tam prezesowi jakiejś wielkiej firmy: ej ziomek, poczekaj chwilę, bo mi się kamera przegrzała, daj mi tak z 20 minut, ostygnie, albo wsadzisz mi do lodówki i on, żeby trochę chłodniej było. No i wiecie, no bardzo słabo to wygląda. No i jeśli chodzi o kolejne zlecenia, no to wiadomo, jak to będzie wyglądało, że zwyczajnie taka osoba nie weźmie was na poważnie. Dlatego A7-ki, S-ki, trójki nie wybrałem, ponieważ jest to kamera, ale tak dalej według mnie jako aparat. Tutaj konstrukcję macie dużo solidniejszą, jeśli chodzi o S-kę. Naprawdę czuć to, że to jest taki klocek, taka cegła. Możecie tym komuś przywalić i to się nie rozleci, bo no S-ką trójką czy A7-ką trójką, no każdy dobrze wie, jak to jest. Te plastiki, to wykonanie nie jest tak dobrze zrobione, tak jak tutaj. Aha, no i przed kupnem jeszcze się zastanawiałem, po ciulu oni tu tak naprawdę zrobili ten, o tutaj, ten guziczek do uruchamiania nagrywania, tutaj to. I powiem wam, że cały czas się nad tym zastanawiałem, bo no bo kto weźmie kamerę i będzie
w ten sposób trzymał i tutaj naciskał guzik, żeby odpalić nagrywanie. I powiem wam, że dopiero przemyślałem to, po co to zrobili, ponieważ jak założycie na gimbala, macie na gimbalu założoną kamerę, macie tutaj rączkę, jak chodząc, to zwyczajnie lewą rękę macie wolną, pyk, naciskacie sobie i nie ma problemu. Jeżeli jesteście leworęczni, jeśli chodzi o gimbala, no to wtedy tutaj sobie możecie znowu nacisnąć od góry. Tak więc no, na gimbalu mi się to przydaje, naprawdę. Prawa ręka, tutaj cyk, naciśnięte i się po prostu nagrywa. No i przejdźmy teraz do tych takich rzeczy, które mnie denerwują, jeśli chodzi o tą kamerę. Nie wiem, czy to tak do końca jest takie, że mnie to denerwuje, ale no czasami jednak brakuje mi tego wizjera. Przystawiam odruchowo do oka, no że no fajnie by było, żeby tu był na przykład taki doczepiany wizjer. Może coś takiego się pojawi, może coś takiego nawet jest, ale ja nie wiem. Kolejną rzeczą, która mnie denerwuje, no to są klatki. Wiadomo, dużo z was powie tutaj, że przecież macie tutaj śruby, że możecie tutaj wszystko zamontować i tak dalej. Ale no jednak klatka to klatka, zawsze zabezpieczy wam tą kamerę. W A7C trójce miałem taką klatkę i miałem więcej możliwości, jeśli chodzi o montaż różnych rzeczy. Wiadomo, macie tutaj tą rączkę, która w rzeczywistości jest trochę niepraktyczna, bo jeżeli chcecie zamontować monitor, no to musicie długi tutaj taki adapterek jakby sobie wykombinować, no i wtedy ten monitor wam tu wystaje kilometr do góry. No jeśli chodzi w ogóle o tą rączkę, no to tak, tutaj teraz widzicie, o to, no to na drukarce sobie wydrukowałem, zaprojektowałem sobie, żeby w miarę wyglądało tak jak oryginał, ponieważ tak jak tu widzicie, no bo jak założycie odbiornik dźwięku, no to jednak ten mały palec czasami uciekał. No i tak tutaj teraz widzicie, no to brakowało tego kawałka. Dodatkowo taką zimną stopkę sobie dorobiłem, że od tyłu mogę sobie założyć właśnie ten odbiornik. Kolejna rzecz, no to czasami się to tutaj, ten metalek wygina, on jakby tak wyskakuje z tego gniazda, przeskakuje na drugie miejsce, no i ciężko tu się zakłada. Jeśli chodzi o mikrofon, to większość firm robi takie chude mikrofony. Tu jest na taki typowy, gruby mikrofon, żeby wpierdzielić, ale to tak mówię, jest to do obejścia. Minusem jest to, że jeżeli założycie tutaj mikrofon, to jednak to nie jest to samo, co na przykład mam tutaj w wideomajku na górze w Rode'zie, ten taki jakby ten taki czerwony pieprztyk plastikowy, który on się wygina, to dużo więcej drgań przenosi, jeśli chodzi o uderzanie w kamerę i tak dalej, to słychać wtedy na filmach. Dlatego no to jest trochę takie średnie, ale wydrukowałem sobie już też właśnie, że będę mógł to zdemontować. To tak naprawdę wystarczy tutaj dwie śrubki odkręcić, schodzi nam cała ta góra, montujecie sobie druczek i zimną stopkę pakujecie mikrofon tak jak być powinien i lecicie z tematem. Obrazek jaki wypluwany jest z tej kamery 4K w 50 klatkach czy tam 100 klatkach naprawdę robi wrażenie. 10 bitów bardzo fajnie się obrabia, bardzo dużo można powyciągać. Jestem mega z niej zadowolony, wygląda już bardziej jak kamera niż porównując do A7-ki, S-ki, trójki, na czym mi zależało. FX6 mi się bardzo podoba, ale brak stabilizacji jednak daje popalić. Właśnie sobie przypomniałem, że wspominałem o zdjęciach. Jeśli chodzi o zdjęcia w tej kamerze, no to tak jak tutaj teraz widzicie, tak to wygląda. Może nie jest to demon właśnie rozdzielczości, tak jak na przykład, nie wiem, R-ka, czy nawet choćby A7-ka trójka, ale jeśli chodzi o zdjęcia, no to naprawdę pozytywnie mnie ta kamera zaskoczyła. Ta migawka, którą tutaj teraz wpakowali, jest inna niż w A7C trójce, tak samo w S-ce inną zrobili. Jest taka przyjemna, cichutka, nie przeszkadza. Tak więc no, jeżeli potrzebujecie zrobić zdjęcie na Facebooka, Instagrama i tak dalej, jest to w zupełności wystarczające. Bardzo fajnie to się obrabia, bardzo fajne kolory z tego wychodzą. Według mnie lepsze niż właśnie z A7-ki trójki, tylko wiadomo te megapiksele. Ale no nie kupowałem tej kamery z myślą o tym, żeby dorobił zdjęcia, tylko typowo pod film. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnij zostawić tam na dole subskrypcji, obok dzwoneczka, abyś dostawał powiadomienie, bo jeżeli tego nie naciśniesz, no to jak pojawią się nowe filmy, jakieś backstage, recenzje i tak dalej, no to nie będziesz na bieżąco, wszyscy zobaczą, a ty nie będziesz widział. Zostaw lajka dla zasięgu, no i komentarz, napisz co o tym wszystkim myślisz, czy wolałbyś A7-kę, S-kę, trójkę, czy FX-a, a może R-kę, piątkę, R-kę, szóstkę i tak dalej. Dzięki, do zobaczenia.